Magda wszystkim mówi, że między wami to koniec. A przepraszam, ja chyba nie jestem w temacie, bo wy mówicie o Magdzie, tak? Ja mam taką jedną kumpelę Magdę, jest ze mną na roku. Nazywa się Magda Stencel. Nie, akurat mówiliśmy o innej Magdzie. A wiesz, Kacper, ja mam wrażenie, że ty się chyba źle odżywiasz, wiesz? Bo taki nerwowy jesteś. Naprawdę wiecznie zdenerwowany. Zaraz wracam. Pogadajcie sobie. Słuchaj, Andrzej. Chciałabym, żebyś mi powiedział jedną rzecz. Ale szczerze, jak przyjaciel. Nawet najgorszą prawdę, bo dla mnie nawet najgorsza prawda jest lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo. Czy Kacper ćpa? Nie. To dobrze, bo ja tego bagna nie uznaję. Podobno to niszczy umysł, niszczy szare komórki. Ludzie są po tym całkowicie chorzy, fizycznie i psychicznie wycieńczeni. Widzisz, Ala, chyba mogę tak do ciebie mówić, Ala. Tak. No, ciężko mi mówić. Ale ja muszę być szczery wobec takiej dziewczyny jak ty. Kacper jest zwykłym przestępcą. To gwałciciel. Jesteś prawdziwie niesmaczny. Znaczy, ty się możesz śmiać, Ala. Ja tylko mówię szczerze to, co wiem. Wiele kobiet płaczą o niego. On jest zwykłym, za przeproszeniem, zboczeńcem. Ty tak sobie żartujesz, Andrzej. Jaja sobie ze mnie robisz. On nie jest ciebie wart, Ala. Nie.